Cześć, z tej strony Janek. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Patrząc na to, co mnie spotyka każdego dnia na szwedzkiej ziemi, jest to, myślę, bardzo dobry moment, żeby podziękować osobom, które są najważniejsze w moim życiu i bez których nie mógłbym przeżywać tego wszystkiego, bo po prostu by mnie tu nie było. Mamo, tato, dziękuję Wam za to, że jesteście i dziękuję za to, że daliście mi taką możliwość życia. I takim pięknym, wzruszającym gestem lecimy z kolejnym odcinkiem. Noc spędziłem w takim miejscu i co od razu tutaj zauważyłem, gdzie jesteś? Tutaj, proszę bardzo, jaki ładny podgrzybek. A otwierając drzwi, miałem taki widoczek z rana. Pogoda dzisiaj naprawdę bardzo dobra. Jedziemy z Łukaszem do Biltemy, ponieważ Łukasz nie ma rozgałęzienia 12-woltowego na lodówkę i naładowanie stacji On Powers, tylko ma jedno, na samą lodówkę. Jest to dość upierdliwe z ładowaniem tej stacji, dlatego kupimy po prostu rozgałęzia 12-woltowy w Biltemie. Ale zrobiła się idealna pogoda. Zaraz trzeba będzie zatankować, bo już jest prawie na rezerwie. 50 litrów wziąłem, bo zauważyłem, że mój korek jest delikatnie nieszczelny. Jak tankuję na full, to delikatnie wycieka. Także muszę, jak przyjadę do Polski, kupić nowy korek wlewu paliwa. Dobra, przyjechaliśmy pod Biltemę. Łukasz poszedł najpierw poszukać tego wejścia 12-woltowego, a ja poczekam sobie na spokojnie z Borysem. Pogoda zjawiskowa. Właśnie kończę, bo kupiłem dla siebie i dla Łukasza po 2 hot dogi i po 2 złote. Tak jak w Ikei, to tutaj w Biltemie są po 2. I zaraz muszę skoczyć chyba do Julii. No tutaj jest w pobliżu, bo w Biltemie nie znalazłem kroksów, a moje już są rozwalone. A tutaj podszedłem, bo mówię, dla fanów klasycznej motoryzacji. Zobaczcie, jaki ładny Pontiac. Lakier, perłowa taka zieleń, świetnie się prezentuje w słońcu. Zobaczcie, jakie ładne felgi. Opony sportowe, wyczynowe. Piękna maszyna. A obok Ducato stoi, zobaczcie, super, super sprzęt. Tutaj korwetka. A obok Ducato Wam jeszcze pokażę, bo stoi też taki nietypowy wóz, dość nietypowy, także myślę, że też może fanów motoryzacji klasycznej zaciekawić. Ja zawsze lubię, bo wiecie, te stare rzeczy, czy narzędzia, czy jakieś artykuły typu AGD, jakieś, nie wiem, maszyny do kawy, to wszystko jest super. I tak samo jak ten samochodzik, zobaczcie, przepiękny. Przepiękny samochód. Bardzo ładny, no. Great car. O, pan właśnie odjeżdża. Patrzcie, jaki nietypowy dźwięk wydechu, nie? Bardzo fajne. Zobaczymy, jak ruszy, jak to będzie brzmiało. No i super. Patrzcie, kto mnie wyprzedził. Parkingi w taką pogodę są totalnie zawalone. Ludzi jest tłum, także podjechałem w takie miejsce. Zaraz do mnie dojedzie Łukasz. Tutaj ścieżka rowerowa, fajny las, także Borys się wybiega, a ja potem pójdę, może jakieś grzybki poznajduję. No i dojechał Łukasz. Elegancko. Tak pomyślałem, że zjem sobie serek, ale fajnie zjeść taki serek z takim widokiem z ambony. No i mogę Wam powiedzieć tak. Chyba pierwszy raz w życiu jem jakikolwiek posiłek na ambonie. Ale smakuje. No mówię, z takim widoczkiem to jest wielka przyjemność. Już mamy obozowisko. I tutaj zobaczcie, jest zarówno dla rowerów, jak i dla wędrowców. Marten Ante. Także Ante, tam pewnie sobie pójdziemy, a na pewno tutaj, gdzie jest ścieżka. No i zobaczymy. Ponieważ jest ambona, jest szansa na jakieś poroże mikro. Borys się wybiega, no i może grzybki będą. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ścieżkę,
praktycznie nie ma nikogo poza naszą dwójką i Borysem i dochodzimy do takiej kładeczki. I ciekawe jak dalej, to jest ogólnie trasa rowerowa. Idziemy taką ścieżką i wypatrzyłem pierwszego pięknego czerwoniaka. Doszliśmy do lasu, praktycznie wszędzie jest mech, jak taki puch można powiedzieć. No idziemy cały czas, zobaczymy dokąd dojdziemy. No i słuchajcie, idziemy przez las i zobaczcie, ten już jest potężny, ale dobra, powiedzmy, że jest potężny, ale zobaczcie na tego kloca. I nawet dwa, ale super, trzy czerwoniaki w sekundę, może zaraz dostrzeżemy jeszcze jakieś. Korzystając z pięknej pogody wziąłem hulajnogę, żeby się przejechać tutaj po okolicy. Jak skończę przejażdżkę, dam później Łukaszowi, żeby też sobie polatał. Już po spacerze, po jeżdżeniu na hulajnodze i jedziemy znaleźć jakąś fajną miejscówkę na nocleg. Przyniosłem dzisiaj swojego grilla, bo nie ma takiego fajnego nigdzie tutaj. Tak wygląda. Tak wygląda. Tutaj mamy ruszt. Dość dobrze się trzyma. Kratkę. Bardzo fajnie przemyślane. I bardzo szybko zrobimy tutaj kiełbaski. Rozpalam, korzystając z sosnowych patyczków. A później używam brzozowych. Zrobił się przepiękny żar. No i co? Czekam kilka minut i będzie dobra kolacja. Ja takiego grilla nigdy nie miałem i się zastanawiam nad tą funkcją przewiewu, że tutaj zasysa powietrze, tutaj wywala i czy w ten sposób się zrobi szybciej kiełbaski, czy o co to chodzi. Jak ktoś ma takiego grilla, może się wypowiedzieć. No i gitara, zaraz zachód słońca, a tu trocadero i takie pyszności. No i po grillu. Pomyślałem, że wezmę te patyczki, będę woził. W momencie jak będzie deszczowo czy coś, to zawsze będzie materiał do szybkiego rozpalenia. Dzisiejszą noc spędzę w takim miejscu. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego stanąłem tutaj, a nie na przykład nie podjechałem bliżej. No bo tutaj jest mrowisko i możliwe, że jakbym tutaj gdzieś zaparkował, to mrówki by weszły do auta nawet. Kolejny dzień rozpoczyna od takiego śniadanka i powinno być tak jak na tym obrazku. Nie tak. Deszczowo. No i fajnie, z rana dość mocno padało, ale już widzę jak niebo się ładnie przyjaśnia, także trzeba korzystać, bo dzisiaj po południu mają być burze. Pogoda jest świetna, a my z Łukaszem musimy się zastanowić, jak rozplanować całą wyprawę, ponieważ mamy teraz około 1000 km do Finlandii. Później Finlandia to jest mój kraj docelowy, który chciałbym jak najwięcej zwiedzić, bo Szwecję, no to będzie już 8 miesiąc w Szwecji przez ostatnie 3 lata, gdzie podróżuję. No i Szwecję już poznałem naprawdę, naprawdę dobrze. Dlatego Finlandia, no a później Estonia, Łotwa, Litwa, to już będzie krótka piłka. Wiem, że na pewno już będziemy chcieli później w październiku jechać Chorwacja, Czarnogóra, Albania. To już od pół roku taki plan był. No a później trzeba by się mocno zastanowić, gdzie jechać od nowego roku, bo grudzień na pewno spędzę w kraju z rodziną na święta, a od stycznia pomyślimy, gdzie tam wyruszyć. Ale powiem wam, tak się przyjaźniło z deszczu, zaraz wam pokażę. Był deszcz, a teraz proszę bardzo, jakie niebo. Czekam na Łukasza, zaraz sobie może coś zjemy
w takich okolicznościach przyrody i pomyślimy, co dzisiaj fajnego zwiedzić. Tu powinienem spędzić noc, bo wówczas po otwarciu drzwi przesuwnych miałbym taki widok. Teraz jeżdżę 11-letnim autem, ale Doblo, 22-letnie auto, zwiedziło pół Europy. A Łukasza T4, proszę bardzo, 97 rocznik. Ile to mamy? 27 lat. 27 lat i też śmiga, nic się nie dzieje, mechanicznie sprawny, ekstra. Powiem wam, że tą grafikę, co Łukasz zamówił, naprawdę spoko się trzyma po tylu miesiącach. Dojechaliśmy nad jezioro, gdzie jest, no, woda po prostu przeźroczysta, klarowna i postanowiłem, że to jest dobry moment, żeby uzupełnić zapasy wody w zbiorniku. A drodzy widzowie, mam dużą prośbę do was. Mój znajomy Maksymilian, którego poznałem na zawodach w armwrestlingu kilka lat temu, obecnie pisze doktorat i potrzebuje jak najwięcej osób, które wypełnią ankietę dotyczącą kwestii podejścia człowieka do budowy zbiorników retencyjnych i jak znajdziecie kilka chwil, bardzo proszę o wypełnienie tej ankiety. Bardzo to pomoże w realizacji doktoratu mojemu znajomemu. Link do ankiety macie w opisie filmu. Dzięki! Dzisiaj bardzo skromne jedzonko. Filety z makreli w sosie pomidorowym, dwa tosty z masłem i trocadero. Poszliśmy na spacer wieczorkiem z Łukaszem, z Borysem i zobaczcie, jaki ładny las. Może znajdziemy jakieś grzyby, zobaczymy, ale jest cisza, spokój, nikogo. Łukasz jest tam na dole, a ja wszedłem tutaj, bo bardzo mi się spodobał ten głaz z tym prześwitem. Super to wygląda. Tak idąc, chciałem zobaczyć, czy są grzyby i tutaj piękny borowik, ale dość stary. Powoli zaczynam szykować kolację. Będzie kociołek na ognisku, ponieważ nie mam kociołka, wykorzystam garnek, a żeby było mniej kłopotów z czyszczeniem, no to obłożyłem całą folią aluminiową i zobaczymy, czy będzie z tego dobre, czy nie. No i dobra, jest trochę podgardla, kiełbasa, marchewka, ziemniak, zioła prowansalskie, oregano, pieprz, sól i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaraz przepiękny zachód słońca. Dzieciaki łowią ryby i się kąpią. Ja tutaj już przygotowałem kociołek, a Łukasz robi live'a. Powiem wam, że zrobiłem błąd z tym aluminium, bo jakby odbijało to ciepło i bardzo długo trwało, zanim woda w garnku zaczęła się gotować. Także zeskrobałem to aluminium tyle, ile mogłem. No i garnek po prostu, jak wystygnie, wrzucę do jakiejś reklamówki i będzie na kolejne kociołki, bo na pewno jeszcze nie raz, nie dwa zrobimy na szwedzkiej ziemi. A w międzyczasie robię wam timelapsa. Jednego, myślę, że z piękniejszych na tym wyjeździe, bo słońce zachodzi niezwykle pięknie. Ale tego timelapsa pokażę wam na samym końcu odcinka. Także dotrwajcie do końca i będziecie mieli bardzo przyjemny widok. Tak wyszło. Proszę ocenić kucharza na żywo, czy ma to ręce i nogi, bo pierwszy raz w życiu robiłem taki kociołek, także jestem ciekaw zdania, zanim sam spróbuję. Mega pychota. Git, na to naprawdę się cieszę. Także, moi drodzy, jak chcecie, smacznego. Mamy kolejny dzień. Pogoda wręcz, no zobaczcie sami, jest takie słońce, taki żar. Łukasz poszedł z Borysem na spacer, no i zaraz lecimy, zmieniamy miejscówkę. Standardowo gotuję jajecznicę. A patrzcie, jak blisko mój sąsiad. Sąsiedzi. Sąsiedzi, no.
Zobaczcie, w jak klimatycznym miejscu mamy tą ławkę. Tutaj ktoś zrobił miejsce na ognisko i taki widoczek. A tutaj taka ala plaża. Bardziej dla piesków wygląda, bo bardzo płytko, ale przepięknie. Stanęliśmy przy lesie i teraz otwieram drzwi i mam taki oto widok. I zobaczcie, pierwszy koźlaczek, dobry znak. I to na środku drogi rośnie. Od tamtego koźlaka, nie wiem, może 30 metrów. I patrzcie, jaki piękny, wielki, ekstra. I kolejny wielki. Słuchajcie, przeszliśmy przez mocny, gęsty las. Specjalnie po to, żeby zobaczyć jezioro. Takie, można powiedzieć, dziwicze. Nie ma żadnego dojścia normalnego, żadnych ścieżek. I tak wygląda w środku lasu jeziorko w Szwecji. Właśnie wróciłem z Łukaszem ze spaceru. Tyle przepięknych kurek nazbieraliśmy. Zaraz je usmażę i z chlebkiem sobie zjemy. Dobra, to już się robi. Szef kuchni Janek podsmaża i mam grillowaną cebulkę. Zmieszamy to, wlejemy na chlebek i powinno być bardzo dobre. No i wyszła taka kanapeczka plus trocadero. Łukasz troszkę inaczej robi, także mamy dwóch kucharzy, dwa różne podejścia. Zaraz lecimy na zakupy do miasta i trzeba trochę twarz ogarnąć. Zatrzymaliśmy się w Lidlu tak szybko, że nie zdążyłem nagrać. Jakie zakupy? Masło. Pogadałem z widzami, tym razem normalnie smor, a nie tamta margaryna. Jajka, awokado, banany, chleb, mleko i tym razem zamiast orzechów włoskich migdały. Zobaczymy, jak z tym wyjdzie mój shake. I co jeszcze? No i było w promocji Trocadero, to wziąłem 20 sztuk. Za jakieś pół godziny stawiamy kociołek. Na razie plan, żeby ogarnąć nasze mieszkania troszeczkę, nasze domy na kołach. I w międzyczasie, żeby nie zgłodnieć, wjeżdża takie danie. To jest coś a la pudding. Bardzo dobre, kosztuje 2 zł w przeliczeniu z koron na złotóweczki. Tym razem poza marchewką, ziemniakami Łukasz jeszcze dorzucił cebulę. Dodatkowo wjedzie boczek, który zaraz podsmażę, i kiełbasa. Jak to podsmażę, z całym tym tłuszczem wleję tutaj, plus woda z przyprawami, no i będzie coś niesamowitego. Wziąłem wreszcie uchwyt na głowę, no i zobaczymy, jak się sprawuje. Ale to wszystko pachnie! Tutaj dość często wspominam, ale w takich opakowaniach naprawdę najwygodniej się przewozi różne przyprawy. Tutaj mam na przykład sól. Tutaj po gumach bardzo wygodne otwarcie. Cukier trzcinowy. A tutaj po jakimś suplemencie mam chlorellę. Także to na Van Life jest idealne, bo jak wam spadnie, to się nic z tym nie stanie. Opakowanie po gumach mogłoby się otworzyć, dlatego polecam te zakręcane. No ale na razie nie mam. Czekam, aż mi się skończą witaminy i wówczas będę miał kolejne pudełeczko. A teraz dwa ujęcia. Nie GoPro, tylko telefonem Xiaomi Redmi 9T Pro. Będziecie mieli porównanie pod koniec filmu. A już nie pamiętam kiedy, dlatego zrobiłem sobie herbatkę z imbirem i cytrynką. I zobaczmy zbliżenie. Dobra, właśnie wziąłem prysznic i zakończyłbym odcinek, ale w takich okolicznościach myślę, że nie warto. Zakończymy troszeczkę w innych. Także w tym odcinku to już wszystko. Do następnego. Cześć! John, I travel all around the Europe in my beautiful van. My life is full of amazing experiences. Every day in another place, I searching for gold treasures. I working on YouTube channel, and my dreams come true.